A teraz zapraszam na relację z niesłychanie udanej imprezy, jaką w piątek 22 lutego zorganizowało działające na Uniwersytecie Torontońskim Stowarzyszenie Studentów Polskich. Fotofelieton przygotował Tadeusz Best. Klub Studentów Polskich przy Uniwersytecie Torontońskim zorganizował w ubiegłym tygodniu wielką zabawę na zakończenie karnawału pod nazwą Mardi Gras. Po raz pierwszy nawiązano szeroką współpracę z innymi organizacjami studenckimi przy Uniwersytecie Torontońskim, w tym z ukraińską, rumuńską i rosyjską. Zabawie nadano oficjalną nazwę University of Toronto Eastern European Mardi Gras Party. Klub Studentów Polskich wspaniale wywiązał się z podjętej roli. Przewodnicząca klubu Justyna Bartoszko w Centrum Zdjęcia wraz z Moniką Wyżykowską, pełniącą w klubie funkcję Public Relations po lewej stronie i Natalią Jankowską, także pełniącą funkcję Public Relations po prawej, są wdzięczne wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniu imprezy. Z entuzjazmem podkreśliły, że zabawa była niezwykle udana. Justyna stwierdziła, że bazując na opiniach uczestników tegorocznej zabawy Mardi Gras, był to ogromny sukces. Na zabawę przyszło ponad 600 osób i wszyscy znakomicie się bawili i byli zadowoleni. Witani w drzwiach uczestnicy zabawy zapraszani byli do wybierania karnawałowych masek. Przygotowane akcesoria znakomicie wprowadzały przybyłych w klimat zabawy i dodawały barw całej imprezie. Muzykę grano bez przerwy. Towarzyszyły jej specjalne efekty świetlne. Profesjonalni DJ-e robili wszystko, by zabawić tłum gości i by parkiet zapełniony był tańczącymi całą noc, aż do rana. Jednym ze sponsorów zabawy studentów była Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza. Przy okazji reklamowane były usługi finansowe dla studentów, w tym konta studenckie. W trakcie wieczoru rozdawane były promocyjne ulotki i t-shirts. Przewodnicząca klubu studentów wyjaśniła, że organizowane przez klub zabawy to tylko część działalności. Zgodnie ze statutem i obok wielu różnorodnych inicjatyw, jednym z zadań jest promocja wśród polskich studentów w Kanadzie naszej polskiej kultury i tradycji oraz języka polskiego. W ciągu roku organizowanych jest wiele innych imprez kulturalnych. Faktem jest, że założony w 1940 roku i zatwierdzony przez władze uczelni w 1960 roku, Klub Studentów Polskich przy Uniwersytecie Torontońskim organizuje w czasie roku studenckiego średnio jedną imprezę na półtora tygodnia. Z klubem nawiązała ostatnio kontakty asystentka prezesa zarządu Credit Union, Gabriela Witek, która stwierdziła, że Credit Union zawsze była i jest otwarta na potrzeby polskiego środowiska studenckiego. Łączy nas pochodzenie i tradycja, mamy sobie wzajemnie wiele do zaoferowania i liczymy na to, że dzięki rozwojowi dobrej współpracy klubu studentów z Polską Credit Union wszyscy możemy na tym skorzystać i być niezwykle zadowoleni. Osoby zainteresowane usługami Credit Union dla studentów proszone są o kontakt bezpośrednio z panią Gabrielą Witek na podany adres e-mailowy.